Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałam opowiadać też troszkę o magii, tak? Bo tarot to jest jedna droga, którą się zajmuję. Natomiast wiccaństwo, wszystkie rytuały, święta wiccańskie są moją taką drugą pasją. Myślę, że takimi bezpiecznymi sprawami będę mogła się z Państwem podzielić. Pewnie, że jest dużo informacji w książkach, w internecie. Dużo mogą się dowiedzieć Państwo na kursach. Natomiast myślę, że też taka wiedza na zasadzie przekazywania ustnego może być ciekawa i interesująca. Pierwszą rzeczą, którą chciałam tutaj poruszyć, jest sprawa dotycząca oczyszczania, sprawa dotycząca ochrony, dlatego że zajmując się każdym rodzajem magii, każdym rodzajem dywinacji, musimy pamiętać o podstawowym BHP, dotyczącym tego zawodu wróżki, zawodu wiedźmy, dlatego że w momencie, kiedy nazbieramy bardzo dużo złych, negatywnych energii koło siebie, nie będziemy mogli dobrze służyć ludziom, a możemy nawet zaszkodzić sobie samemu, a nie o to chodzi, żeby źle nam się w życiu działo. Jest takie zaklęcie ochrony psychicznej, które należałoby stosować dosyć często w momencie, kiedy poczujemy, że już mamy jakieś podłączenia, że już krążą koło nas jakieś byty, kiedy zaczyna źle się dziać. Osoby, które nie zajmują się magią, mogą robić to raz. Natomiast osoby powiązane z magią, dobrze, żeby od czasu do czasu powtarzały to zaklęcie. Co nam będzie potrzebne do takiego zaklęcia? Trzeba przede wszystkim znaleźć miejsce, które może być nieruszane, niesprzątane, nieuczęszczane przez około 3 dni. I to miejsce pracy, to miejsce tego zaklęcia zostawić nietknięte. Na samym początku, zanim przystąpimy do pracy, dobrze by było zabezpieczyć się pentagramem, narysować pentagram. Ja już tutaj nie namawiam Państwa, żeby był to taki pentagram magiczny, używany typowo do magii rytualnej, bo też właśnie zaklęcia służące nam mają być proste, a mają być skuteczne, także nie trzeba zabijać tej kury czarnej o 12 w nocy, ale właśnie takie łatwiejsze rzeczy wykorzystywać. I z przedmiotów, które nam będą potrzebne, to olejek o przyjemnym dla nas zapachu, zioła, kadzidło i czarna świeca. I teraz tak, zioła jak wykorzystujemy? Przed całym rytuałem, przed całym zaklęciem bierzemy rytualną kąpiel właśnie z ziołami. Tymi ziołami tutaj nie ma wyszczególnionych typowych ziół, które przyjdą nam do głowy, natomiast dobrze by było, żeby również do tej kąpieli wrzucić szałwię. I mówimy o tej naszej zwykłej szałwii, nie o białej szałwii. I oczywiście z ulubionymi ziołami, z ulubionymi zapachami dodajemy kilka kropel tego naszego ulubionego olejku, tak żeby to była kąpiel aromatyczna. I bardzo by dobrze było, gdyby również znalazła się w wannie garść soli. Jeżeli nie mamy możliwości wzięcia kąpieli, to dobrze by było natrzeć się pod prysznicem solą, potem dobrze to wszystko spłukać. I podczas tej kąpieli myślimy o pozytywnych rzeczach, o tych rzeczach, które nam się w życiu przytrafiły dobre, o tym, że teraz właśnie będziemy przystępować do oczyszczania naszej przestrzeni, do rzucania tarczy ochronnej na naszą osobę, na naszą przestrzeń. No i cóż, po kąpieli idziemy w to nasze magiczne miejsce, gdzie będziemy wykonywać rytuał. Zapalamy świece, zapalamy kadzidła, natomiast naszą czarną świecę namaszczamy kilkoma kroplami olejku właśnie o tym naszym ulubionym zapachu. I w momencie, kiedy już namaścimy tą świecę od dołu do czubka, przekażemy swoją intencję ochronną, intencję oczyszczania, wtedy wstawiamy ją w jakiś taki lichtarzyk i zapalamy tą świecę. Wkładamy w tą świecę nasze pozytywne energie, pozytywne myślenie ochronne. Podczas namaszczania również wizualizujemy, że jesteśmy otoczeni białym światłem. I w momencie zapalania świecy mówimy. I tutaj dosyć ważne, będą mogli Państwo do tego wrócić, także nie ma problemu. Ta świeca reprezentuje całą moją ochronę. I w momencie, kiedy już świeca płonie, mówimy w ten sposób. W świetle tej świecy rośnie płomień. Czuję światło i ciepło pozytywnej energii wokół mnie. Gdy ta świeca płonie, wszystko wokół mnie jest obdarzone światłem i miłością. Jestem błogosławiony, negatywna energia jest wygaszana. I w tym momencie siadamy wygodnie, znów skupiamy się, relaksujemy,
znowu wizualizujemy, że jesteśmy otoczeni białym, pozytywnym światłem i czekamy do momentu, aż 1/3 świeca, tej świecy się wypali. Gasimy tą świecę, z tym, że nie przez zdmuchnięcie, a specjalnym przyrządem, poprzez klaśnięcie, poprzez zagaszenie palcami tej świecy. I czynność powtarzamy jeszcze przez 2 kolejne dni. Jest to dosyć mocne zaklęcie, czarna świeca spala wszystko to, co negatywne. Czasem do tych magii ochronnych używa się również świec fioletowych, ale już teraz nie jest taki trudny zakup czarnych świec, można sobie na to pozwolić i myślę, że warto to wykorzystać. Także pamiętajmy, jest to po to, żeby ochronić nas, po to, żeby pozbyć się negatywnych energii. Jeżeli pracujemy z kartami, jeżeli obracamy się w środowisku ezoteryków, środowisko jak każde środowisko, również człowiek musi się zabezpieczać, no to wtedy tak naprawdę jest to bardzo dobre zaklęcie do wykonywania, powiedzmy chociażby raz na pół roku, raz na rok, po to, żeby dodać mocy swojej ochronie. W pewnym momencie już to otoczenie białym światłem jest zupełnie nagłe i naturalne, jeżeli wyrobimy w sobie taki nawyk, ale tutaj ten rytuał będzie potrzebny po to, żeby umocnić naszą tarczę ochronną. No dobrze, to na tyle, jeżeli chodzi o ochronę. Zapraszam na dalsze filmiki.